Witamy serdecznie wszystkich widzów na kanale Raban Boxing TV. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy Wam zaprezentować album, który swoją premierę miał 2 grudnia 2016 roku. Został wydany nakładem wytwórni muzycznej Hemp Record. Jest to długo wyczekiwany solowy album rapera Żarego, zatytułowany Swój Chłopak. Jak widzimy, album znajduje się jeszcze w folii. Zaraz ją sobie zerwiemy i zerkniemy, jak prezentuje się w środku. Z tyłu znajduje się tracklista wszystkich utworów. Zrywamy folię. Były minimalne trudności, ale udało się. Po otwarciu, po prawej stronie znajduje się krążek. Pod nim zdjęcie. Natomiast po lewej stronie znajduje się książeczka, którą zaraz sobie wspólnie obejrzymy. Co my tu jeszcze mamy dodatkowo? Dwie naklejki. Naklejka z okładki. Na album składa się 14 utworów, za produkcję których w całości odpowiedzialny jest Szwed SWD. Jeżeli chodzi o gości, których Żary zaprosił na album, byli to Wilku, Bilon, Hazidi, TMS, Szczurek, Kaczy Proceder, Youngman, BRZ, Ryfari, Metrowy, Masia oraz Dudek P56. Album można było zamówić w preorderze. Wtedy dodatkowo było dołączone drugie CD, które zawierało instrumentale. Album był promowany przez dwa single: Od porażki do zwycięstwa oraz Kolejny dzień. Do tych utworów zostały zrealizowane teledyski. Klipy powstały również do dwóch kolejnych utworów zatytułowanych Mówię na razie oraz Swój Chłopak. Muszę przyznać, że album wydany jest naprawdę bardzo fajnie. Klimatyczne czarno-białe zdjęcia. Z tyłu jeszcze tracklista wszystkich utworów z rozpisanymi gościnnymi występami. Za okładkę do albumu odpowiada Koksu. Album wydany, tak jak widzicie, bardzo fajnie, gruba książeczka, klimatyczne foty. Kilka słów tutaj od producenta, od Szweda SWD, jak również od Żarego. Tak właśnie prezentuje się pierwsze solo Żarego Swój Chłopak. Wszystkich widzów zachęcamy do sprawdzania naszych najnowszych produkcji, subskrybowania naszego kanału na Facebooku, jak również na Instagramie.
Link znajduje się w opisie filmu. Na dziś to wszystko. Dziękujemy za uwagę i do następnego razu.